Centrum Przesiadkowe Opole Główne jest już prawie gotowe i niebawem będziemy mogli korzystać z jezdni autobusowej, z wielopoziomowego parkingu, z zielonych tarasów, czy też z lokali usługowych, które obecnie są do wynajęcia. W całym budynku znajduje się 12 takich lokali, 8 usytuowanych jest na parterze, wejdźmy do jednego z nich. Te lokale mieszczą się bezpośrednio przy ulicy 1 Maja i być może mogłyby tutaj powstać na przykład piekarnia, być może kawiarnia, a może i biuro podróży. Natomiast po drugiej stronie budynku jest jeszcze jedna przestrzeń, w której mogłoby na przykład być prowadzona działalność gastronomiczna. Oprócz tego na antresoli tego obiektu są dostępne 3 pomieszczenia biurowe, a na trzecim piętrze mamy do dyspozycji ponad 300-metrowy lokal, który ma dostęp do osobnego tarasu. Niewątpliwą zaletą tego obiektu, czyli centrum przesiadkowego, jest usytuowanie na głównym szlaku komunikacyjnym. Jest to centrum Opola, a poza tym budynek trudno przegapić, nie tylko ze względu na jego gabaryty, ale przede wszystkim ze względu na wielki neon "Witamy w stolicy polskiej piosenki", który został zamontowany na górze budynku i wita i tych podróżujących, ale także tych przejeżdżających czy przechadzających się po mieście. Najmem tych lokali zajmuje się zakład komunalny i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie zk.opole.pl, a nabór ofert będzie prowadzony do 7 października.